4 drużyny i 1 miejsce Fortuna pierwszej lidze. Taka perspektywa przed barażami towarzyszyła Motorowi Lublin, Raduni Stężyca, Ruchowi Chorzów oraz Wigrom Suwałki. Kto zrobił pierwszy krok w kierunku upragnionego awansu? Zapraszamy! Tak przedstawiają się półfinałowe pary rywalizacji o awans do Fortuna pierwszej ligi. W pierwszym z meczów Ruch Chorzów podejmował Radunię Stężyca, z kolei w drugim Wigry Suwałki gościły Motor Lublin. Jako pierwsi w środowe popołudnie na murawie pojawili się zawodnicy Ruchu oraz Raduni. Gospodarze mogli liczyć na wsparcie zgromadzonej w Chorzowie na stadionie przy cichej blisko 7-tysięcznej publiczności. Z kolei Radunia do baraży wskoczyła rzutem na taśmę, a dodatkowo klub z Kaszub ostatecznie zdołał także spełnić wszystkie wymogi licencyjne na grę w wyższej lidze i mógł przystąpić do środowego starcia. Spotkanie z Animuszem chcieli rozpocząć goście, którzy nieco ponad miesiąc wcześniej wygrali w Chorzowie w sezonie zasadniczym. W pierwszej akcji zrobiło się groźnie pod bramką Ruchu, ale na posterunku po zagraniu Szuprytowskiego był będący w świetnej formie Jakub Bielecki. Przed upływem kwadransa swoje okazje mieli niebiescy. Z rzutu wolnego uderzył Mokrzycki, ale strzał zawodnika, który niebawem dołączy do Wisły Płock, poszybował obok bramki. Kilkadziesiąt sekund później znów ruszyła Radunia. O strzał pokusił się Nowicki, jednak po rykoszecie futbolówka minęła słupek. W kolejnych minutach nieco aktywniejszy był Ruch. Najpierw po centrze z rzutu wolnego obok bramki główkował Zupkow, a następnie po składnej wymianie podań nie najlepiej zachował się Wójtowicz. W 36 minucie ponownie jesteśmy pod bramką Raduni. Foszmańczyk wyłożył piłkę do Mokrzyckiego, ale znów źle skalibrował celownik ten zawodnik. Od początku drugiej połowy Ruch starał się napocząć rywala. W pierwszym kwadransie po zmianie stron Foszmańczyk świetnym prostopadłym podaniem uruchomił Szczepana. Ten z wodem starał się zwieść Tułowieckiego, ale ostatecznie piłka opuściła plac gry. To już 63. minuta. Z narożnika dośrodkowuje Janoszka. Piłka dociera do Szywacza. Po jego strzale doskonałą paradą popisuje się Tułowiecki. 5 minut później jeszcze raz w natarciu gospodarze. Tym razem świetny rajd Wójtowicza, dogranie w pole karne, ale nie zdołali z tego skorzystać Szczepan oraz wpadający w pole karne Żuk. Radunia w drugiej części miała problemy ze stwarzaniem sytuacji. W końcu okazja do kontry nadarzyła się w 74. minucie, jednak Łuczakowi zabrakło lepszego wykończenia. W ostatnim kwadransie losy awansu starał się rozstrzygnąć Ruch. W 80. minucie po kolejnej dobrej akcji obok bramki strzelał Janoszka. Natomiast w doliczonym czasie piłkę meczową miał Mokrzycki. Jednak w kluczowym momencie pomocnik gospodarzy się poślizgnął. Ostatecznie gole nie padły i arbiter musiał zarządzić dogrywkę. W dodatkowych 30 minutach obie ekipy chciały przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. W pierwszej odsłonie dogrywki Ruch blisko celu był po tym podaniu Malca, gdy o mały włos, a bylibyśmy świadkami trafienia samobójczego. W drugiej części Radunia zagroziła bramce Chorzowian w 110 minucie, ale główka Baszłaja trafiła prosto do rąk Bieleckiego. Z kolei chwilę później wymarzona okazja Ruchu. Szczepan idealnie podaje, 100% sytuację ma Wójtowicz, po czym młodzieżowiec trafia tylko w słupek. Jęk zawodu na trybunach, a Ruch nie chciał zrezygnować z ataków. W 118 minucie z rzutu wolnego dośrodkowuje Janoszka. W polu karnym wyskakuje Daniel Szczepan i piłka wreszcie ląduje w siatce. Spójrzmy jeszcze raz na tę sytuację. Nie doszło do faulu na obrońcach Raduni i bramka została zdobyta w prawidłowy sposób. Piłkarze z Kaszub nie zdołali już odpowiedzieć, a gol ze 118 minuty przesądził o awansie Ruchu, który zapewnia sobie bilety do niedzielnego finału. Teraz czas na drugi z półfinałów. W środowy wieczór w Suwałkach Wigry podejmowały Motor Lublin. Długo wydawało się, że Suwalczanie będą musieli grać na wyjeździe, jednak świetnie spisująca się wiosną ekipa Grzegorza Mokrego przy porażce Motorów w Puławach w ostatniej kolejce zdołała wyprzedzić Lublinian w tabeli, dlatego też to spotkanie rozgrywane było w województwie podlaskim. Mecz ten od mocnego uderzenia chcieli zacząć goście. W 9 minucie w pole karne zagrywa Sędziowski, a skutecznym wykończeniem popisuje się Tomasz Cwędrowski. Ładną asystę notuje Sędzikowski, a Swędrowski urwał się z radaru w suwalskiej defensywie i strzałem głową zaskoczył Zocha, który starał się sparować jeszcze to uderzenie. Gospodarze, podrażeni falstartem, ruszają z odpowiedzią. Jeszcze w pierwszym kwadransie po centrze Rybickiego niecelnie główkował Ozga, a w 21 minucie Rybicki po raz pierwszy poważnie sprawdził Madejskiego, ale ten spisał się bez zarzutu. 180 sekund później mogło być natomiast 2-0 dla Motoru.
Świetny strzał z dystansu oddał Sędziowski i tym razem świetną paradą popisał się drugi z golkiperów, Hieronim Zoch. Po chwili jeszcze jeden atak motorowców. Dobrze o piłkę walczy Maciej Firlej, mamy strzał i jest 2-0 dla przyjezdnych. Świetnie zrobił to napastnik Lublinian, który dobrze znalazł sobie miejsce do oddania strzału, czym zdołał zaskoczyć Zocha. Motor w dobrej sytuacji, ale Wigry nie podłamują się i dążą do kontaktowego gola. Kilka chwil przed przerwą aktywny w zespole gospodarzy Rybicki świetnie podał do prętnika, jednak doskonale w bramce zachował się Madejski. Po 45 minutach 2-0 dla Motoru i to drużyna Marka Saganowskiego jest na dobrej drodze do zwycięstwa. Niespełna 10 minut po zmianie stron widzimy ten strzał Żebrakowskiego, po którym na raty, ale znów skutecznie interweniuje Madejski. Motor odgryza się chwilę później. Firlej świetnie podaje do Damiana Sędzikowskiego, a ten podwyższa na 3-0. Firlej do bramki dokłada asystę, z kolei Sędzikowski, który zanotował ostatnie podanie przy golu na 1-0, teraz wpisuje się na listę strzelców. Sytuacja Wigier stała się już niezwykle trudna. To jednak 62 minuta. Kolejny strzał oddaje Rybicki. Madejski paruje piłkę na słupek, a ta ostatecznie jakimś cudem nie trafia do siatki. 6 minut później jeszcze raz próbują suwalczanie. Tym razem poprzeczkę ustępował Kosei Iwao. Piłka nie chciała w tym meczu słuchać Wigier, a inaczej było w przypadku Motoru. W 72 minucie zespołowa akcja Lublinian. W rolach głównych tercet Sędzikowski, Wójcik Moskwich, a formalności dopełnił ostatni z wymienionych zawodników. Paweł Moskwich dobija rywali dosłownie chwilę po tym, jak pojawił się na murawie. W końcówce kropkę nad i po podaniu Koseckiego mógł postawić jeszcze król strzelców sezonu zasadniczego Michał Fidziukiewicz. Jednak wynik nie uległ już zmianie. Motor rozbił Wigry 4-0 i w niedzielę to drużyna z Lublina pojedzie do Chorzowa na wielki finał. Oto podsumowanie półfinałowych rezultatów. W pierwszym z meczów Ruch Chorzów po dogrywce wygrał z Radunią 1-0, z kolei w drugim Motor Lublin ograł w Suwałkach Wigry 4-0. W związku z tym niedzielny finał zostanie rozegrany w Chorzowie i zmierzą się w nim Ruch oraz Motor. Spotkanie to wyłoni trzeciego Beniaminka Fortuna pierwszej ligi, a rozpocznie się o godzinie 17:00.